to właśnie miłość Gerdy do Kaja jest największą magią i niczego jej więcej nie potrzeba. No, może oprócz ciepłych butów i kurtki, bo inaczej zamarzłaby w drodze do zamku Królowej Śniegu. Szukam mojego przyjaciela Kaja, którego zabrała Królowa Śniegu, kiedy jeździł na łyżwach. Pytałam o niego rzekę, ale rzeka nic nie wiedziała. Wpadłam do łódki. Łódka odpłynęła. Trafiłam do chatki czarownicy, która chciała mnie uwięzić, bo mnie polubiła. Tam o mojego przyjaciela pytałam kwiaty w ogrodzie. One mną pokierowały, więc wyruszyłam dalej. Spotkałam kruka i kruk mnie tu przykrukał. W naszym lustrze wszystko będzie na opak. To, co złe, będzie wyglądało jak to, co dobre. A to, co dobre, jak to, co złe. Zaniesiemy nasze lustro hen wysoko. Polecimy z nim aż do nieba. I jeśli jest tam dobry Bóg, to spojrzy w nasze lustro i postrada zmysły. Dobra królowo, zabierz mnie ze sobą. Nikt do tej pory nie nazywał mnie dobrą. Owszem, piękną, straszliwą. Co we mnie jest dobrego? Bez zimy nie byłoby lata.